Czy kiedykolwiek odczuwałeś tęsknotę, jakby umysł był w konflikcie z sercem? Być może dziś jest jeden z tych dni. W takich chwilach często szukamy znaków, odpowiedzi i uwierz mi, przychodzą one w nieoczekiwany sposób. Mówią, że nasi aniołowie wysyłają nam potężne przesłania w najbardziej potrzebnych chwilach. Osoba, której tęsknisz, przechodzi przez głęboki moment, intensywne poszukiwanie prawdy. Wyobraź sobie kogoś, kto nagle staje w obliczu swoich własnych pytań, chcąc zrozumieć więcej o sobie i o świecie wokół siebie. To jest tak, jakby jego energia wzywała o połączenie, o relację, której może wcześniej nie zauważył. Kiedy czujemy się zagubieni, ważne jest pamiętanie, że to uczucie też jest częścią naszego rozwoju. To w chwilach wewnętrznego konfliktu odkrywamy naszą prawdziwą siłę i klarowność. Pomyśl o sytuacjach, w których pokonałeś trudności. Każda z nich ukształtowała to, kim jesteś dzisiaj. Ta osoba, której tęsknisz, przechodzi przez proces transformacji. A to poszukiwanie prawdy, choć może być bolesne, jest niezbędnym krokiem w drodze do samopoznania. Prawdziwe połączenia opierają się na autentyczności i tego właśnie on szuka, nawet jeśli nieświadomie. Więc odetchnij głęboko. Wiedz, że tak jak ty, ta osoba podąża swoją drogą, znajduje swoje odpowiedzi. I w jakiś sposób ta indywidualna podróż może wzmocnić połączenie między wami. Uczucie znajdowania się wewnątrz walki z umysłem i sercem w konflikcie może być przytłaczające. On właśnie teraz jest w tym punkcie. Umysł przejmuje ster i dlatego nie słyszysz od niego wieści. Szuka odpowiedzi poza waszym związkiem, słuchając rad sugerujących podążanie rozumem. Ale w głębi ducha pragnie podążać za sercem. Ta dwulicowość go dręczy, a ty jesteś częścią tej podróży. Wyobraź sobie swoje życie jak gigantyczną układankę. On próbuje ułożyć logicznie elementy, ale serce zaczyna mówić. Kiedy w końcu słucha serca, jest pociąg do powrotu do logiki. Istnieje pośrednia energia związana z jego uczuciami do ciebie, a on szuka znaku, jak postępować. To jest poważne. Może zastanawiać się, jaki jest ogólny cel waszego połączenia, ale co przyciąga uwagę najbardziej, to potrzeba absolutnej szczerości. Bada on bardziej głęboki aspekt waszego związku lub rzeczy, które początkowo mogły być skryte. Osoba, z którą rozmawia, jest zupełnie inna niż ty. Wie, że działasz z emocjonalnego miejsca, często kierując się emocjami w miłości i życiu, ale w tej chwili tego nie chce. Szuka obiektywnej obserwacji kogoś, kto podziela tę samą logiczną perspektywę. Może to być bliski przyjaciel lub ktoś, komu głęboko ufa. Energia, którą przekazuje, jest odłączona, co niekoniecznie jest złe, ale wydaje się, że jest to najlepsze podejście dla niego w tej chwili. Jeśli zastanawiasz się, jak się czuje, wiedz, że szuka pomocy w sprawie czegoś, co go niepokoi związane z tobą, sięgając po bardzo osobiste informacje, ale nie pragnie wkładu emocjonalnego. Próbuje się oddalić od związku, aby zbadać coś bardziej logicznie, a osoba, z którą się skontaktował, pasuje do tej energii i dyspozycji. Ta osoba ma wiele bezsennych nocy, ciężką energię tłumienia. Jest on emocjonalnie, mentalnie i seksualnie tłumiony, co manifestuje się w dużej aktywności umysłowej, bardziej go dotykając, niż potrafi on przekazać. To tłumaczy, dlaczego szuka zewnętrznej walidacji od godnego zaufania źródła. Gdy jego umysł nie może odpocząć, jest to jasny znak czegoś głębszego. Może spędzać sporo czasu myśląc o tobie, ale jest również energia unikania. Wasz związek może wydawać się chłodniejszy albo wysyłać mylące sygnały. Możesz czuć, że on wciąga twoją energię i jednocześnie powstrzymuje się. To oddalenie, które odczuwasz, to zaskoczenie w jego odpowiedziach jest odbiciem jego zagubienia, nie wiedząc, czego się po tobie spodziewać. Oczekiwania, które miał wcześniej, wydają się rozpływać. W ciągu dnia koncentruje się na pracy, na innych zajęciach, ale wieczorem emocje wychodzą na wierzch, a on odczuwa twoją energię w sposób intensywny. Jego umysł nie może odpocząć, ponieważ również czuje twoje emocje, co może być przytłaczające. W ciągu dnia potrafi unikać tych myśli, ale wieczorem nie ma ucieczki przed nimi.
Ten proces próbowania skupić się na logicznym aspekcie spraw, aby zrozumieć, co czuję, jest wyczerpujący, powodując bezsenne noce. Ta energetyczna więź między wami jest tak silna, że nawet w podświadomości nie potrafi uciec. Gdy próbuję zablokować myśli o tobie, to tylko wzmocnia mocne więzi, które istnieją. Wieczorem zmaga się z prawdziwymi myślami o tobie, walcząc o zrównoważenie emocji i logiki. Ta nocna energia, która przeszkadza w odpoczynku, może też na ciebie wpływać. Być może również śnisz o nim, czując ciężką energię nocą, co odzwierciedla to, przez co przechodzi on wewnętrznie i przesyła do ciebie poprzez tę energetyczną więź. On nie przestaje myśleć o tobie, a w takiej samej mierze czujesz się niespokojnie. Jeśli wydaje się, że unika ciebie, właśnie to jest powodem. On czuje, że dynamika waszego związku to coś, czego tymczasowo należy unikać. Próbuje podejść do tego bezstronnie i obiektywnie, ale to tylko potwierdza, jak bardzo zaangażowany emocjonalnie jest. Czuje, że jesteście bardzo podobni, o głębokim połączeniu, które mimo że pozytywne, ujawnia również trudne aspekty. To intensywne powiązanie sprawia, że on czuje, że znasz go lepiej niż ktokolwiek inny. Rozumiesz jego potrzeby bez konieczności mówienia, ułatwiając dynamikę między wami. Ale gdy są różnice zdań, albo on jest wrażliwy, natychmiast to zauważasz, zachowując się jak lustro. Macie ze sobą połączenie, w którym wiele spraw wydaje się inne na powierzchni, ale w głębi on czuje, że jesteście tą samą osobą. Ta intensywność może być trudna do zniesienia, bo mimo że jest to zaleta, również przynosi trudności na jaw. Potraficie czytać myśli i serce drugiej osoby z dużą precyzją. Istnieje głębszy powód dla waszej obecnej dystansu i oboje to czujecie. Być może w jakiś sposób obecne wydarzenia w waszym połączeniu sprawiają, że oboje stajecie się zaniepokojeni, a on próbuje patrzeć na to z logicznego punktu widzenia. I ponieważ jesteście bardzo podobni, macie podobne sposoby wyrażania siebie, myślicie tak samo i ponieważ wasze myśli kierują waszymi działaniami, oboje mogą znajdować się w miejscu, gdzie stosują bardziej logiczne podejście do związku. Gdy coś nie jest komunikowane, energia się zmienia, a postawy wobec siebie również. Dzieje się tak, ponieważ bardzo dobrze się rozumiecie i przetwarzacie informacje w identyczny sposób. Skoro łączycie ten rodzaj odbicia z więzią energetyczną, może to przynieść wiele komunikacji telepatycznej i czytania myśli, ale również wiele założeń. Dlatego on chce wiedzieć, czy jesteś zaniepokojona, bo on jest zaniepokojony. Wydaje się, że jesteście w walce między umysłem a sercem, nie wiedząc, czy powinniście kierować się logiką czy miłością. Możecie wahać się w zależności od energii waszych wzorców myślowych lub tego, co w danym momencie odbieracie od siebie nawzajem. To związek, w którym wrażliwość jest zwiększona. Niezależnie od odległości czy tego, co dzieje się w waszym połączeniu, rodzaj więzi tu sprawia, że wszystko jest trudne, zwłaszcza w tych momentach braku kontaktu, bo zawsze się porozumiewacie. Nawet wasza cisza jest niezwykle głośna. A może właśnie teraz mielibyście jeden z tych momentów, kiedy on ma bezsenne noce szukając ludzi, a ty również możesz to robić swoim własnym sposobem. Jednak zdecydowanie istnieje ukryta energia niespokoju otaczająca wasze połączenie, niemal jakby oczekiwanie. On czuje, że nie masz pojęcia. Istnieje energia dualizmu z tym uczuciem, tak więc obie strony się tak czują. Wydaje się, że nie mają słów, by opisać to, co przeżywają, chociaż może to być potężne połączenie, na tyle, że nadal nie rozmawiają. Ty i on odzwierciedlacie siebie nawzajem w emocjach i działaniach, co może sprawić, że to połączenie stanie się bardziej wymagające niż przeciętna dynamika. Gdybyście byli zupełnie szczerzy jeden z drugim, oboje poczuliby się zupełnie niezrozumiani. Możesz czuć, że on nie ma pojęcia, jakie to jest chodzić w twoich butach i jakie zmiany zachodzą w twoim życiu od czasu zrozumienia tego połączenia i jego znaczenia. Twoja energia przejawia się mocno, ale też z próbą nieprzywiązywania się do niższej natury tego połączenia. Niemniej jednak istnieje ono,
ponieważ zmusza cię do zobaczenia rzeczy, których naprawdę nie chcesz zauważyć czy się nimi zająć. Każda rana, którą nosisz z dzieciństwa czy z wcześniejszych związków, będzie odsłonięta i oczyszczona w tym połączeniu. Nie ma ucieczki od tego. Może nawet być momenty, kiedy połączenie wydaje się całkowicie wątpliwe, ponieważ to, co czujesz, on czuje w taki sam sposób. On czuje, że nie rozumiesz, jakie to połączenie jest dla niego. Czuje, że życie podarowało mu wszystko, czego pragnie w tobie, ale nadal musi ćwiczyć samokontrolę. Jego energia sprawia, że widzi cię jako swoją słabość. Więc wiele decyzji, które podejmuje, oddalając się od ciebie, ma na celu utrzymanie wibracji połączenia na wysokim poziomie. Dokładnie wie, co czujesz do niego i ciężar tego połączenia, ale może być kimś kuszącym taką władzą. To związane z jego charakterem. Może musi być bardzo ostrożny, gdy chodzi o ciebie, właśnie ze względu na siłę połączenia. Może pragnąć zbliżyć się do ciebie w bardziej bezbronny sposób, podejmować decyzje z niższej strony swojego ja. Dlaczego oddalenie się od ciebie ma tendencję do odkrywania twojej mrocznej strony, to jakbyś chciał, żebyś zrozumiał, jak to jest być z dala od ciebie. Mogą pojawić się chwile, kiedy musi zmierzyć się z bardzo intensywnymi uczuciami, które czasami przekraczają jego samokontrolę. To połączenie ma w sobie skrywana energię, która wychodzi na jaw. Nie sądzi, że rozumiesz, że jeśli chodzi o ciebie, to jakby musiał codziennie podejmować decyzje o samokontroli. Robi to, bo wie, co to oznacza. Chce, żebyś zrozumiał, że ma do czynienia z czymś większym. Dlatego też traktuje to w taki sposób, ale nadal jest człowiekiem funkcjonując w tej dualności. Znasz tę boskość, ale także ten niższy stan, przez który przechodzi. Wydaje się, że to się wzmacnia w tych momentach oddalenia się albo gdy nie ma kontaktu. Dlatego może szukać wsparcia lub porad innych osób o wyższej energii, kogoś, kto zrozumie, jak to jest być na jego miejscu. Jeśli po prostu oddałby się swoim emocjom czy temu, co czuje, uważa, że znacząco by to zaszkodziło jego rozwojowi. To także powód, dla którego czuje, że to oddalenie od ciebie jest konieczne. Oboje jesteście w okresie głębokiego uzdrawiania, podnosząc energetykę połączenia. To nie jest łatwe, może wyzwalać, ale wygląda na to, że radzisz sobie z tym dojrzale. To może być okres celowego braku kontaktu, wynikający z bycia połączonym z mężczyzną, którego kochasz, ujawniając aspekty samej siebie, których nie chcesz widzieć. Pomimo fizycznej odległości, oboje rozumiecie, że będąc tak intensywnie związani, nie macie luksusu uciekania. Nieważne, gdzie jesteś, twoje emocje i twoje procesy myślowe są z tobą. Nie możesz uciec od własnego umysłu, własnych myśli czy podświadomości. To dosłownie część ciebie. Obydwoje ewoluują w znaczący sposób, pracując nad podniesieniem obu aspektów duszy. Imię i nazwisko. Jak rozwijają się z wyższymi aspektami tego połączenia, staje się coraz łatwiejsze integrowanie w sposób bardziej płynny. To właśnie robią świadomie lub nieświadomie. Nie ma znaczenia, gdzie są na świecie, czas czy odległość, naprawdę pracują razem dla większego dobra relacji. Chcę, abyś wiedział, jak bardzo na ciebie wpływasz na co dzień. Jesteś w jego snach, nie może zasnąć. Szuka porad poza tym połączeniem od innych silnych osób, aby pomóc sobie uzyskać dostęp do tego wyższego zasady, jeśli chodzi o balansowanie energią i połączeniem. On nosi twoją energię ze sobą. Więc nawet jeśli jesteś daleko, więź nadaje. To jest trwałe i nigdy się nie zmieni, niezależnie od tego, jak się zmienić i ewoluować z czasem. Ta część połączenia może sprawiać dyskomfort, tkwiąc w nerwowości, gdzie oboje czują tę ukrytą energię, ponieważ są podobni. To w tych chwilach naprawdę chcą się trzymać razem, być razem w tych momentach, co może być bolesne, gdy jest odległość, opóźnienie w komunikacji lub wszystko wydaje się chłodne, ponieważ więź jest solidna. Nawet w trudnościach ważne jest pamiętanie, że znajdujecie się w wspólnej podróży wzrostu i zrozumienia. Każde wyzwanie, z którym się zmierzą, jest okazją do umocnienia połączenia i nauki więcej o sobie i o sobie nawzajem.
Fizyczna odległość może wydawać się barierą, ale w rzeczywistości jest to szansa na pogłębienie zaufania i wiary w relacje. On bardzo tęskni za tobą, co tylko wzmacnia przekonanie, że wasza miłość jest prawdziwa i potężna. Połączenie, które dzielicie, jest rzadkie i cenne, warte każdego wysiłku i poświęcenia. Kontynuujcie wiarę w siłę tej miłości, wiedząc, że pomimo przeszkód jesteście przeznaczeni do czegoś większego. Razem możecie przezwyciężyć każdą trudność, rosnąc i ewoluując obok siebie, zawsze z otwartym sercem i pełnym nadziei. Pozwól swojemu duchowi przyswoić te słowa i poczuć, jak rezonują głęboko wewnątrz ciebie. Wszechświat pragnie dla ciebie tego, co najlepsze i zagwarantuje pozytywny rezultat, bez względu na twoją decyzję. Napisz: przyswajam, odbieram i akceptuję mój los oraz wszystko, co wszechświat ma mi do zaoferowania. Aby przyjąć tę wiadomość i błogosławieństwa w niej zawarte, zostaw pozytywny komentarz dla innych widzów, którzy mogą potrzebować zastrzyku pozytywnej energii w swój dzień. Wszechświat postrzega to jako akt życzliwości. Pomóżmy sobie nawzajem wzrastać i wspólnie generować falę dobrej energii. Jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem kanału, zapisz się teraz i zwróć uwagę na ważną wiadomość czekającą na ciebie w następnym filmie. Niech Bóg i Wszechświat oświecą twoje kroki pokojem, miłością i wiarą. Amen.